No. Jeden usztywniany pokrowiec na dwa basy. Trzeci bas, obrzynek w miękkim pokrowcu. Paczka z czterema dziesiątkami. Mikser w plastikowej walizce. No i tam pod spodem jeszcze główka w case'ie, bodajże 2 albo 3 U, nie pamiętam. No i tak powinien wyglądać bagażnik samochodu dla basisty. Jak wielu z Was wie, ostatnio szukałem nowego samochodu. Znaczy, nie dosłownie nowego, ale takiego, który zastąpiłby godnie Skansena, czyli moją ukochaną 940, która służyła mi wiernie przez ostatnie 4 lata z kawałkiem. Potrzebowałem, no, najlepiej kombiacza, na pewno z klimą, najchętniej z gazem. Optymalnie chciałem zostać przy modelu 940, a przynajmniej chociaż pozostać wiernym marce Volvo. To pierwsze niestety się nie udało. To drugie natomiast jak najbardziej. V70 reprezentuje zupełnie inną szkołę budowania samochodów niż 940. Oczywiście nadal jest to duże, solidne, kanciaste nieco kombi, choć dużo bardziej obłe niż modele 940 i inne stare tylnonapędowe wowiacze. Ale tutaj mamy przede wszystkim silniki umieszczone poprzecznie, napędzające przednie koła. Są to dość cenione jednostki z serii Modular, posiadające 5 cylindrów w rzędzie i dysponujące zazwyczaj całkiem niezłą mocą. Tutaj, w tym przypadku, mamy 170 koni. I to w przypadku tego auta całkowicie wystarczy. Poza tym, Volvo jak Volvo, czyli w teorii nic szczególnie fascynującego. Jednak nie do końca. Otóż jest jedna grupa, która, jak się przynajmniej wydaje, szczególnie upodobała sobie tę markę. I są to basiści. Otóż mój egzemplarz zakupiłem właśnie od basisty grającego w pewnym dość znanym zespole folkowym. Ten niezwykle sympatyczny człowiek, pozdrawiam serdecznie, został po raz czwarty ojcem, co bardzo szanuję, przez co niestety format kombiacza zwyczajnie przestał mu wystarczać. Musiał kupić vana, a V70 została przez niego niechętnie, jak sam przyznał, wystawiona na sprzedaż. I tutaj chodzę ja. Cały, no prawie cały na biało. Wolwiacz został dokładnie sprawdzony, obejrzany również od spodu, zawieziony do mechanika. Okazało się, że praktycznie wszystko jest ok. A to, co nie jest, to są w zasadzie typowe rzeczy, które trzeba zrobić zaraz po zakupie używanego samochodu. Z rzeczy na już, tak naprawdę, były to tylko nowe letnie opony, które już są założone, oraz olej, który mam w planach wymienić na dniach. Wnętrze V70 to po prostu Volvo, czyli solidnie, rzeczowo, dobrze zmontowane, z dobrych materiałów i przede wszystkim bardzo wygodne. Szczególnie wyróżniają się tutaj fotele, które można nazwać po prostu rewelacyjnymi. Nie przypominam sobie, bym może poza Saabem 9000 siedział na tak dobrych, wygodnych, ergonomicznych zydlach. Wyposażenie jest w zasadzie pełne. Mamy tutaj oczywiście automatyczną klimatyzację, na której bardzo mi zależało. Nawet niekoniecznie na automatycznej, ale po prostu na tym, żeby była. Mamy, tak jak praktycznie w każdym Volvie, ogrzewane fotele. Co jeszcze? Fotel kierowcy jest sterowany elektrycznie. Pasażer niestety nie ma już takiego luksusu. Jest tempomat, zresztą zupełnie nieźle działający. Jest sterowanie radiem z kierownicy.
Jest nawet wbudowany telefon. Mamy tutaj oczywiście zupełnie nieźle grający zestaw audio z odtwarzaczem CD i kaseciakiem. Oczywiście mamy tutaj możliwość regulacji brzmienia Beisse Hohen. Niestety nie ma wejścia USB, ale są przecież kasety z wyjściem na jacka albo na kartę SD. Jak już powiedziałem, automatyczna klima, no i skrzynia, rzecz jasna, manualna, no bo Geertronic w tych Volvach to jest zło i Geertronicowi mówimy zdecydowanie nie. Można też pokusić się o cenę oczami bardziej znanych polskich motoryzacyjnych youtuberów. Proszę bardzo, tutaj mamy bardzo fajne oświetlenie wnętrza, coś co redaktor Zbigniew Łomnik bardzo ceni. Warto zwrócić uwagę na brak jakichkolwiek fejków. No i drzwi. Jak to mawia Cyrano de Bergerac, polskiej motoryzacyjnej youtubosfery, lodóweczka. Nawet fajniej. Z tyłu miejsca jest zdecydowanie więcej niż 940. Znaczy, na nogi można powiedzieć, że jest podobnie. Dużo więcej jest na głowę. Natomiast największą różnicą jest to, jak się siedzi. Otóż w Skansenie mamy wrażenie siedzenia w kinie, dlatego że drugi rząd, tylna kanapa, jest dużo wyżej niż przednie fotele. Tutaj tak drastycznej różnicy nie ma. Ogólnie mega wygodnie. Bagażnior już pokazywałem na samym początku, ale zobaczmy, jak wygląda nie do końca załadowany. Jak widać, jest naprawdę przyzwoicie. Bas w usztywnianym pokrowcu wchodzi, no można powiedzieć, na luzaku. Tak naprawdę troszeczkę zawadza tutaj gaśnica, no ale trzeba gdzieś ją, prawda, trzymać. No a największym problemem jest niestety dojazdówka. Wszak, prawdaż, gazior. Jak się zatem jeździ moim nowym 18-letnim Volvem? Przede wszystkim niesamowicie wygodnie. Oprócz wspomnianych już naprawdę świetnych foteli, nie sposób nie wspomnieć o pracy zawieszenia, która jest, no, bez zarzutu, przynajmniej jak dla mnie. Nastawy układu jezdnego są zdecydowanie ukierunkowane na komfort, co, no, jak nigdy nie ukrywałem, bardzo lubię. V70 może nie płynie po nierównościach, tak jak hydrocytryna, ale naprawdę trudno cokolwiek zarzucić komfortowi jazdy. Pytanie, czy cierpi na tym precyzja prowadzenia? Otóż nie do końca. Volviacz daje się całkowicie stabilnie prowadzić przy prędkościach tak, no, drobinkę, maleńką, ciutkę przekraczających polskie limity autostradowe. I nic się tak naprawdę nie dzieje. Oczywiście troszkę się buja, troszkę się kołysze, lekko przechyla się przy skręcie, ale tak naprawdę nie wpływa to w ogóle na bezpieczeństwo jazdy. Znacznie większym, no nawet nie problemem, tylko no, jakimś elementem, który sprawia, że nie prowadzi mi się V70 tak dobrze, jak mogłoby, jest tak naprawdę przedni napęd. Czuć, że ten samochód jest ciągnięty, a nie pchany. Czuć to szczególnie w dosyć dynamicznie pokonywanych, ciaśniejszych łukach. No, fajnie by było jednak mieć tutaj pędzoną tylną oś, tak jak w Skansenie. Bardziej niż podczas jazdy przedni napęd okazuje się jakimś tam, powiedzmy, delikatnym problemem przy manewrowaniu. A może nawet nie sam przedni napęd, a długi, pięciocylindrowy, poprzecznie umieszczony silnik. Otóż ten samochód nie skręca. O ile Skansen był i nadal jest wzorcem metra, jeżeli chodzi o zwrotność, tak V70, matko bosko, kochana. Nie wiem, czy kiedykolwiek jechałem czymkolwiek, co byłoby tak dramatycznie mało zwrotne.
ostatnio, gdy musiałem zawrócić, zahaczyłem o Świętokrzyskie. Wedle danych katalogowych średnica zawracania wynosi tutaj 12 metrów. Według mnie powinno się raczej liczyć za pomocą krzywizny ziemi. To jest po prostu jakiś dramat. Manewrowanie na ciasnym parkingu pod centrum handlowym jest po prostu koszmarem. Inna rzecz, że do wielu z tych centrów zwyczajnie nie widzimy, jeżeli nie mają parkingu na zewnątrz, dlatego, że moja V70 jest napędzana paliwem lepszym, ponieważ gazowym. I wiecie co? Tak naprawdę, biorąc pod uwagę koszty jazdy, które mogłem sobie wyliczyć na podstawie ostatniej niewielkiej trasy z Warszawy do Zarzęcina i z powrotem, jestem skłonny ponieść taką ofiarę. Brak możliwości wjechania do niektórych parkingów podziemnych w stosunku do tego, ile się oszczędza na paliwie, jest tak naprawdę niewielkim poświęceniem. Tym bardziej, że ten samochód no nie pali jakoś szczególnie mało. Pali mniej niż Skansen. We wspomnianej trasie średnio skotłował mi nieco ponad 8 litrów. Ale na przykład w mieście zejść poniżej dechy zapomnę. No ale wiadomo, 170 koni trzeba czymś wykarmić. A te 170 koni bardzo fajnie tutaj podaje. A co szczególnie miłe, te koniki ukryte w 5 cylindrach naprawdę dłożą. Oj tak. Ciekawe jest to, że ten samochód, który jest naprawdę dynamiczny, w ogóle nie daje tego po sobie poznać. To znaczy, osiągi są i one są fajne, ale przyspieszenie, mimo że całkiem niezłe, w ogóle nie wciska w fotel. Nie czuć tego, że mamy tutaj te 170 koni i że one zupełnie zdrowo podają. Być może rzecz w tym, że jest to jednak dość ciężkie auto. No i tak jak już wspomniałem, nastawione bardziej na komfort niż na aktywną jazdę i na takie sportowe wrażenie. Ale nie przeszkadza mi to. W wolwowskim kombiaczu nie chodzi o to, żeby się ścigać, żeby być pierwszym spod świateł, chociaż tutaj jest to bardzo łatwe. Tutaj chodzi o to, żeby jechało się w sposób wygodny, przyjemny, relaksujący. I te założenia są spełnione z nawiązką. I powiem Wam szczerze, że właśnie takiego samochodu szukałem. Przyjemnego, wygodnego i relaksującego. A że czasem, jak mijam jakąś fajną cegłę, tak trochę jakby czuję lekkie ściskanie w klatce piersiowej, no, pewną wilgotność w rejonie nerwu wzroku. Może właśnie dlatego podjąłem wstępnie pewną decyzję. Otóż tak długo, jak to będzie możliwe, tak długo, jak będzie mi na to stać, nie sprzedaję Skansena. Będę go robił. A co dalej? Już się zobaczę. A co do nowego nabytku? No cóż, pozostało tylko nadać mu imię.